nastąpił spadek uczestników z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodzice no, nie chcieli skorzystać z tej formy pomocy, oświadczając pracownikom socjalnym, że na to na pewno duży wpływ ma 500+, ponieważ mają środki i zorganizują wypoczynek dla dzieci w swoim własnym zakresie. Więc 500+, my już widzimy, że część osób no, rezygnuje jakby z pomocy społecznej. To jest w formie dożywiania. Na koniec roku, w zeszłym roku 500 dzieci mniej dożywialiśmy, a także no, w granicach 400 rodzin wyszło z systemu pomocy społecznej. Na pewno to jest wpływ 500+. Ale zauważamy następny taki nowy jakby zjawisko, że bardzo dużo rodzin niepełnych sprowadza się na teren miasta Elbląga. Najczęściej są to kobiety, które wynajmują stancje, mieszkania i automatycznie się zgłaszają do pomocy społecznej. Czyli możemy powiedzieć, że część mieszkańców Elbląga, w związku z tym, że otrzymuje te 500, wyszło z systemu pomocy społecznej, ale dochodzą mieszkańcy okolicznych gmin, bo ustawa o pomocy społecznej mówi, że nie gdzie ktoś jest zameldowany, tylko gdzie przebywa, tam korzysta z pomocy społecznej. I widzimy, że ten, no, to zjawisko, później może być to problem, narasta u nas, czyli coraz więcej osób wynajmuje mieszkania w Elblągu, no i zgłasza się do pomocy społecznej.